Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jakich skinów możemy spodziewać się w nadchodzących 2 tygodniach. Nowe skiny zazwyczaj odkrywamy po co 2-tygodniowej aktualizacji. W tym tygodniu jednak grupce wydobywców danych udało się poznać nazwy skinów, które mają wejść do sklepu. Na razie są tylko w formie wzmianek, ale mniej więcej zdradzają nam, co takiego zobaczymy w sklepie. Jednego z tych skinów, a przynajmniej koncept, pokażę wam w grze. Ale to za moment. A więc, Jared na swoim Twitterze wraz z paroma innymi wydobywcami danych udostępnił swoje znalezisko, które udało mu się uzyskać dzięki nowemu sposobowi, a przechodząc do konkretów, to w sklepie mają pojawić się takie skiny postaci jak Skull Trooper, czyli rzadki skin z zeszłorocznego Halloween, Scourge o nazwie kodowej Plague, czyli plaga. Nazwy kodowe czasami mogą być kompletnie związane ze skinem, ale w tym przypadku ta nazwa i fakt, że nadchodzi Halloween, podpowiada nam, że może chodzić o tak zwanego doktora plagi, strój lekarzy sprzed setek lat. Dalej, następne skiny nazywają się Squashman, Oniz, Bullseye, Hollowhead, męska wersja Scourge o nazwie Plague oraz Skull Ranger o nazwie kodowej Grave, po polsku Grób, czyli damska wersja Skull Troopera. Niestety, jak mówiłem, nie mamy ikon tych skinów, ale ich nazwy kodowe zdradzają nam, że zobaczymy jeszcze jakąś postać z dynią i kogoś powiązanego z Dolbudgerem. Do tego, do sklepu ma wejść nowa lotnia i zbierek dla damskiej wersji Skull Troopera. Tak samo dla doktorów Plagi oraz zbierek dla pana dyni. Poznaliśmy też nowe nazwy emotek, ale w tym przypadku kompletnie nie mam jak wam je opisać przy użyciu samych nazw. Pamiętajcie, że wszystko może się zmienić. Krąży też informacja, że tajemniczy Bugbling, który siedzi w plikach gry już od jakiegoś czasu, ten, który widzicie teraz w tle, może wejść do zestawu Skull Troopera albo Skull Rangera. I tak rzeczywiście może być, patrząc na mroczny klimat tego Bugblingu. A wracając do tego, jak wydobyto tę informację, z tego co słyszałem, podobno komuś udało się uzyskać dostęp do narzędzi deweloperskich i tym zobaczyć przyszłe sklepy oraz ukryte informacje, tak jak ikony Dark Boombera. Ta sama grupka udostępniła też taki screenshot z komentarzem, że będzie to sklep na czwartek, 11 października. Jeśli to się sprawdzi, to oznacza, że mieli rację, ale ostatecznie potwierdzi to nadchodząca aktualizacja. Okej, obiecałem wam, że pokażę koncept skina damskiej wersji Skull Troopera w grze. Dlatego dotrzymuję słowa i zapraszam do oglądania wycinka z poprzedniego live'a. Górka jest trochę w strefie, tam widzę. Może warto tam pójść w odwiedziny. Coś mi się wydaje, że ktoś tu jest i zasnapił tego typa w... Dziękuję bardzo, akurat 3 killa. Dzięki wielkie. Ojciec. Jabłko zarzucił 10 zł. Jabłko, dzięki wielkie. Siema, dodasz nick masakra 78. No jasne, jabłko, dzięki wielkie. Albo masakra. Dodam. Pewnie około drugiej będę dodawał. Po sklepie. Bo wtedy pewnie będą gierki z widzami. Okej. Jakieś dzikie manewry były wybrane. Trochę wyglądało, jakby podnosiła kogoś. Kto by ty tak stał? Albo awczyła, bo mnie obserwuje. W sensie była, jakby, nie wiem, zostawiła kompa. Albo, nie wiem. Świetna miejscówka. No taka naturalna osłona. Dziękuję. Bartek Fu zarzucił 1 zł. Bartek, dzięki Bartek. Hej, a Ernest, dodasz do znaj YouTube Bartek Fu. Bartek Fu. Czy Bartek W? Nie jestem pewien co do Iwony. Ale dzięki wielkie. I dodam. Dziękuję bardzo. Do tym razem.
Diablo zarzucił znowu 19 Diablo. Złotych. 19, dzięki wielkie. Zapomniałem się przywitać. O. Siema, siema. No cześć, Diablo. Dzięki wielkie. Za już w sumie 29 zla. Okej, okay, to jest... śmiesznie. Ale komuś popsułem humor. Ten jaki napalony. Jak się potknęła, jak się uderzyło o to drzewo. Ojej, zleciała przytomność w powietrzu. Jakie przykre to było. A co już bywa. Jak uderzyła się. Ojejciu. Ojejciu. Śmieszne to było, no. O, dla mnie przynajmniej. Ja to się śmieję z byle czego w sumie. Często. Jakiś górnik. Chyba tego nie wygram. No chyba, że tutaj się uciszę. Że nie mam, jakby nie mam interesu tam w dojeżdżaniu go teraz. Czekam. Awokado, tak, pamiętam cię, awokado. Dobrze cię pamiętam. Siema, Donanek. No, teraz nie biłeś na koniec live'a, Donanek. Więc jest spoken. Okej, okay, typek jest, dla nowych typek jest dokładnie tam. Ale ja mam strefę, więc sobie daruję tutaj jakąś paradę strzelania. Jak zacznie się ruszać, to wtedy zacznę mu psuć humor. O. Fajnie by było, jakby pomyślał, że jestem tam na dole. I fajnie by było, jakby nie miał dubletówki. Bo jak ma dubletówkę, to umrę szybko. Może mnie wie? No ja nie wiem. To chyba słyszę takie coś. Dziękuję. Typol zarzucił 2 złote. Siema, powiesz, jaki jest klucz deszyfrowania do tego Skulltropera i dodasz do znajomych nick Typol Official. Tak, dodam. Jaki jest klucz? Znaczy... znaczy, jeśli... Jeśli chcesz go zdobyć, to takiego czegoś nie potrzebujesz. Się uderzył. Buduje tak bez sensu. Jest moim zdaniem. I tutaj by się przydał PM trochę. Okay.
I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bajawym.